Po pierwsze, nie wiem, na ile wystarczy determinacji Ukraińcom. Ona jest ogromna, ona jest po prostu... Oczywiście dużo się dzisiaj mówi, że oni dezerterują, że oni nie chcą walczyć ludzie, ale 3 lata. Ja mam tam kumpli, którzy siedzą na tym froncie. Przecież to jest... To nie uciec stamtąd, to już jest wielkie bohaterstwo. A oni ciągle walczą. Trwa to tak długo. Jeżeli Rosjanie idą po 5 kilometrów do przodu, to jest ogromnym kosztem swoich własnych ofiar. To rzeczywiście ta armia się ciągle jest sprawna, ciągle się broni. Ale nie wiem, na ile im wystarczy tej cierpliwości i odwagi. A poza tym, no też zależy, czy będą mieli czym walczyć. Bo w tej chwili nie bez kozery mówi Zełenski, że nie brakuje nam ludzi, brakuje nam sprzętu. Mają rezerwowe, powołują do wojska, ale nie mają czym wyposażyć. Więc tutaj to nie wiadomo. Natomiast jedna rzecz jest dla mnie niewątpliwa. Determinacja Putina jest taka, że po pierwsze, cała Ukraina dla mnie nie ma tutaj, on od tego nie odstąpi. Bo to są jego, po tym jego ambicje są znacznie szersze. I ten Trump, który idzie do władzy, nie chcę powiedzieć, że on jest głupi. On po prostu ma inny styl myślenia. To jest cyniczny biznesmen, aferzysta tak naprawdę, oczarującej osobowości, ale on nie myśli tymi kategoriami, którymi myśli Putin. Ja napisałem na początku wojny, napisałem książkę Car Atlantydy, gdzie pokazałem, jak się przepoczwarzał Putin. Jaki był na początku, jak się zmieniał. Ja w tej chwili uważam, że powinienem usiąść i napisać kolejną książkę o Putinie misjonarzu. O Putinie, który ma poczucie jakiejś historycznej, wręcz religijnej misji, która by zmieniła cały świat, porządek światowy. Zepchnęła Stany Zjednoczone gdzieś do kąta i zaprowadziła pokój, którym takim sworzniem byłaby Rosja. I on to chce realizować. On to mówi z żarem religijnym. On to powtarza. Nie wiem, świat tego nie słucha, ale on to powtarza co kilka dni. Dokładnie to samo. Więc póki nie zostanie zmuszony siłą do tego, żeby z tego zrezygnować, on z tego nie zrezygnuje. Więc nie sądzę, ażeby ta wojna się skończyła. No chyba, że się Ukraińcy rzeczywiście załamią i już nie będzie wyjścia. To z jednej strony dobre, z drugiej strony złe informacje. Miejmy nadzieję, że się nie załamią. Przy okazji, ja nie chciałbym zawłaszczyć naszych ekspertów i mikrofonu. Jeżeli ktoś z Was ma pytanie, to proszę, ręka w górę. To jest rzadka okazja, aby akurat z tymi ekspertami na te tematy móc porozmawiać i jakieś nurtujące Was wątpliwości wyłuszczyć i mieć na nie odpowiedź. Panie mecenasie. Ten mikrofon. Dzień dobry Państwu, Andrzej Dramiński. Mam takie pytanie do naszych ekspertów, a mianowicie to pierwsze, to o czym akurat teraz mówił pan redaktor Radziwiłłowicz, o ruskim mirze, ale czy są jakieś właściwie założenia, że tak powiem, no teoretyczne, tak jak też powiedzmy, że kiedyś, jak za Lenina i za Stalina, że komunizm, prawda, aż do Portugalii i na zachód. Czy to chodzi o to, czy to chodzi jeszcze o coś innego, czy chodzi może o jakąś jego, nie wiem, o fałszywą religijność? To pierwsze jest takie moje pytanie. A drugie, to chodzi mi o patriarchę Cyryla, bo gdzieś ze 3 dni temu w internecie takie właśnie się pojawiły informacje o nim, o jego wypowiedzi, a mianowicie o użyciu atomu, tak, że należy to zrobić, że należy no znowu ten właśnie ruski mir jak gdyby no propagować, ale no, że użycie czy broni nuklearnej, czy też atomowej, tak, jest jak najbardziej usprawiedliwione i to mówi przecież no, głowa Kościoła właśnie prawosławnego. Także no bardzo tutaj proszę o precyzyjną odpowiedź. Dziękuję bardzo. Mamy kłopot ze zrozumieniem historycznych podstaw państwa rosyjskiego, dlatego że ono zawsze było państwem, które miało tendencję ekspansjonistyczną. I tam, gdzie stanęła stopa żołnierza rosyjskiego, tam miał być pokój, ale w wydaniu rosyjskim. Z całą pewnością ta doktryna znajduje w tej chwili mocne uzasadnienie w interpretacjach wygłaszanych przez
głowę Kościoła prawosławnego w Moskwie. I ma ona nie tylko podbarwienie doktrynalne, że zbawienie na froncie w obronie ojczyzny jest czymś, co ułatwia drogę ku niebu. Ma to także taki wymiar, powiedziałbym, niezwykle praktyczny, dlatego że autokefaliczność poszczególnych cerkwi prawosławnych została mocno wzmocniona i Cyryl nie chce się z tym pogodzić. To dotyczy także i Ukrainy, na obszarze której funkcjonują co najmniej trzy kościoły prawosławne. Jeden z nich jest nadal w ścisłej łączności z patriarchą Moskwy. To powoduje, że ten czynnik religijny być może nabierze dodatkowego znaczenia wówczas, kiedy przyjdzie na przykład w okolicach Nowego Roku, przesuniętego w prawosławiu o te 13 dni, wygłosić jakiś rodzaj zachęty religijnej dla tych, którzy muszą spojrzeć także na wstecz, na swoje uczynki, także na froncie. Ale musimy mieć także świadomość tego, że Rosja nie jest jednolitym państwem religijnym i w takich może nadmiernie optymistycznych założeniach część islamistów rosyjskich wypowiada taką myśl, że około roku 2030 liczba ludności prawosławnej będzie mniejsza niż 50% całości ludności Federacji Rosyjskiej. I ten wątek świętej wojny znajduje tutaj dodatkowe uzasadnienie, bo ona jest mocna zarówno w islamie, jak i w obecnej wersji prawosławia głoszonej przez Cyryla. Święta wojna w tym wydaniu miałaby być może dodatkowe korzenie historyczne, a więc połączone z tą stopą żołnierza rosyjskiego, która była przecież widoczna w Europie. I byłoby to czymś znacznie bardziej niebezpiecznym, bo nie sprowadzałoby się tylko do rozstrzygnięć spowodowanych II wojną światową. Ale może by sięgało do carów tak świetnie zarządzających państwem rosyjskim jak Aleksander, do Kongresu Wiedeńskiego. I ta manipulacja historyczna wzmocniona o ten wątek religijny jest bardzo niebezpieczna, bo ona znajduje poklask wśród ludności Federacji Rosyjskiej. To jest niebezpieczne, bo na naszych oczach dokonuje się coś, czego nie byliśmy do tej pory świadomi. Że Rosji jako społeczeństwu wojna nie przeszkadza. Wręcz odwrotnie, jest uzasadnieniem wielkości tego narodu państwowego. I ten wątek, że nasza sprawa jest słuszna i musimy zwyciężyć, będzie coraz silniej obecny w propagandzie państwa rosyjskiego. Nawet jeśli będzie to musiało pokryć deficyt codziennego życia, to znaczy niedostatniego życia, bo z całą pewnością dopiero teraz możemy mówić w końcówce praktycznie trzeciego roku wojny o tym, że skutki tych działań na Ukrainie są odczuwane przez przeciętnego Rosjanina. Ale z całą pewnością nie w Petersburgu i nie w Moskwie tak bardzo jak w innych obszarach na południu Rosji, czy nawet w samym Kaliningradzie, naszym najbliższym sąsiedzie, czy w Królewcu. Dysponujemy danymi, które pokazują nam, że ten rodzaj biedy wojennej, o którym propaganda rosyjska nie chce w ogóle mówić, jest coraz szerszy, ale wojna ma to do siebie, że te nożyce rozbierają się obustronnie, to znaczy zwiększa się grupa ludzi żyjących w całkowicie biedzie, tak
najlepszym tego przykładem jest to, co że w tej chwili pensje nie wystarczają na przeżycie ponad 34% mieszkańców powodu kaliningradzkiego, ale jednocześnie rosną fortuny ludzi niezwykle bogatych. I ta dominacja w polityce ludzi niezwykle bogatych, którzy stanowią jednocześnie zaplecze Putina, jest o tyle niebezpieczna, że oni mają dostatecznie dużo pieniędzy, by myśleć o wojnie jako sposobie uprawiania polityki globalnej. I dlatego tak sceptycznie patrzę na rok 2025 jako ten, który miałby coś zakończyć. Moim zdaniem brak jakichkolwiek wskazówek, że tak właśnie będzie. Ja chciałem się pokłócić. Ja jestem prosty reporter i do mnie niekoniecznie przemawiają jakieś tam wielkie statystyki i myślowa ekwilibrystyka. Staram się szukać obrazu rzeczywistości w wydarzeniach zwykłych, które dotyczą zwykłych ludzi. A więc śledzę stale. Ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, bo ja się tej nomenklatury uczyłem po rosyjsku. Miejscowe public, czyli takie, no, jak ze sobą korespondują ludzie w grupach lokalnych. Co tam między sobą, jakimi się wymieniają opiniami, jak o czym się informują i tak dalej. I takim przykładem miejsca, które bardzo lubię obserwować, jest Republika Niemczech. Gdzie się mówi Tuba, gdzie się mówi Tyba. Po polsku jest Tuba. Tuba. I to jest właśnie taka uboga przy granicy z Chinami w środkowej Syberii. Bardzo, bardzo ubogie miejsce, które zawsze tam się zawsze bardzo nędznie żyło. I tam raptem jest jakieś niesamowite ożywienie. Tam nastąpiło wojenne szczęście. Bo stamtąd poszło na front bardzo dużo mężczyzn. Bo trzeba znać po prostu prowincję rosyjską i wiedzieć, na czym polega szczęście rosyjskiej kobiety. Szczęście rosyjskiej kobiety jest takie, że jej mąż, jeżeli go w ogóle ma, jeżeli w ogóle nie odszedł, no to pije umiarkowanie, bo żeby nie pił, to się w ogóle nie zdarza. Bije rzadko. No i jeszcze dba o dzieci, a to jest po prostu wielkie szczęście i wszyscy zazdroszczą, zwykle norma jest znacznie niższa. No i taka pani, która ma partnera, który zdradza, bo to jest u nich bardzo łatwo, który przepija, który nie dba, który bije, raptem doznała wielkiego szczęścia, bo on poszedł na wojnę. On jest gdzieś tam daleko, już nie bije, a płynie co dzień, co miesiąc na konto wpływa odpowiednik 12 tysięcy złotych. To jest niewyobrażalnie dużo dla rosyjskiej prowincji. To po prostu tam, gdzie za dobrą pensję się uznaje 1600-1700 złotych. Ja mówię w naszej walucie, żeby było łatwiej ten. No, ogromne szczęście. Ale może być szczęście jeszcze większe, bo go zabili. I wtedy za tym przychodzi, praktycznie rzecz biorąc, milion złotych. I ta biedna, sterena kobieta, której nikt nie szanował, której nikt nie lubił, nie kochał i wszyscy ją mieli za nic, raptem staje się panią. I ja widzę, jak w tej biednej republice rozkwita biznes kosmetyczki, jak rozkwita biznes sprzedaż samochodów, a przede wszystkim to się nazywa stomatologia kosmetyczna, o tak, bo ona teraz jest tak, ona ma teraz pieniądze, ona ma teraz mieszkanie, bo spokojnie za te pieniądze kupi mieszkanie, jest świetną partią. No ale jeszcze dobrze by było, żeby po tym traktowaniu przez męża miała jeszcze uzębienie piękne i miała ładny uśmiech. Więc na to idą pieniądze. Ogromna masa ludzi w Rosji
jest szczęśliwa z powodu wojny. Ja bywałem, to się nazywa Niżni Tagił. Tam jest wielka fabryka, ona się nazywa Ural Wagon Zawod. A jak sama nazwa wskazuje, produkuje czołgi. I to było biedne miejsce. Opuszczone, biedne, zabite miejsce. Ja się przyglądam ofertom pracy w tym miejscu. Tam w średniej klasy tokarz, ślusarz, spawacz na dzień dobry otrzymuje mieszkanie czy zakwaterowanie na koszt firmy, wyżywienie na koszt firmy i 250 tysięcy rubli, czyli 10 tysięcy złotych. To jest stawka podstawowa. To jest podstawowa stawka. Ten człowiek, jeżeli gdzieś pracował, jeżeli pracował w Moskwie, w jakiś, no nie wiem, był na przykład ślusarzem w jakimś tam w spółdzielni mieszkaniowej, to dostawał 70-80 tysięcy. On raptem jest panisko. I jak się czyta tych ludzi, to oni po prostu kochają Putina. Oni chcą tej wojny, bo ona jest dłużej. Mało tego. Ja patrzę, jak się zachowuje rosyjski biznes. To są ludzie, z którymi ja byłem w 11-12 roku, pewnie o tym nie wiecie i nie pamiętam, nie możecie pamiętać. Tam była taka wielki ruch antyputinowski. Dziesiątki tysięcy, nawet setki tysięcy ludzi wychodziły na ulice Moskwy przeciwko Putinowi. To było też w dużych miastach. I ludzie, z którymi ja wychodziłem, znaczy poznawałem ich tam w tym tłumie antyputinowskim, teraz są zachwyceni, bo oni prowadzą biznesy. I dzisiaj rosyjski biznes ma ogromnie dużo ofert. Bardzo dużo jest, ludzie z administracji zabijają się, żeby znaleźć wykonawcę i płacą po prostu bezwstydnie dużo. Mało tego, ludzie piszą do mnie. Zobacz, co ta wojna zrobiła, jak ta wojna zmieniła naszą rzeczywistość. Myśmy do tej pory, planując jakikolwiek kontrakt, wykonanie jakiegokolwiek kontraktu, na przykład budowa, musieliśmy doliczać do tego, co robimy, 25% renty korupcyjnej na łapówki, bo bez tego się nie dało. To się po prostu wpisywało się w kosztorys. Dzisiaj sytuacja się odwróciła. Ci urzędnicy, oni muszą prosić. Już o żadnych łapówkach być nie może, więc raptem rentowność tego, co robi biznes, podskoczyła o 25%. Ja wiem, oczywiście tak. Są takie miejsca jak na przykład Kaługa, gdzie upadł przemysł motoryzacyjny. Kaliningradu też to dotyczy. To tak, oczywiście. Są takie miejsca jak Karelia i północ tej części europejskiej Rosji, gdzie oni żyli z drewna i to drewno w tej chwili nie ma zbytu, bo są sankcje. Tam rzeczywiście jest upadek. Jest tak, że emeryci nie mają waloryzowanych emerytur i rzeczywiście są coraz biedniejsi i są w bardzo złej sytuacji. Ale zdecydowana większość ludzi chce tej wojny. A zakończę jeszcze jednym obrazkiem, bo mowa jest o atomie. W centrum Moskwy jest takie do zwiedzania, to jest miejsce, centrum dowodzenia, jeszcze z okresu zimnej wojny. Całe centrum Moskwy zjeżdża się w dół 70 metrów, nad tobą jest 60 metrów litego żelbetonu. I tam jest centrum dowodzenia całą armią radziecką. To tak wyglądało. I tam to się zwiedza, to jest bardzo ciekawe miejsce, bo oni tam mogli mieszkać i były tam korytarze podziemne, sale, różne rzeczy takie piękne. No i jak się tę wycieczkę, i ta wycieczka kończy się w centrum dowodzenia, gdzie jest czerwony przycisk. To miejsce, skąd miał być podawany sygnał do startu rakiet z głowicami jądrowymi. No, Armagedon po prostu, centrum Armagedonu. I przychodzi grupa, ja z taką grupą byłem, no i mówią, no tu mamy taką zabawkę, to jak się naciśnie, to zobaczycie, jak wylatuje w powietrze Nowy Jork. Są wielkie ekrany, widać ulicę Nowego Jorku, tam się wszystko rusza, no i na środku jest ten pulpit z czerwonym. No i kto naciśnie? I od razu wskazują, mamy gościa z Polski, to niech on zniszczy tych Amerykanów wstrętnie. Ja mówię, okropny, nigdy w życiu. Jak ja się z tym wycofałem, to po prostu ludzie się rzucili, ja chcę zniszczyć ten Nowy Jork. I jakaś paniusia podeszła, bo jej dali to prawo, nacisnęła.
trzeba było widzieć, jaka to była radość. Jaka to była radość, że to się stało, bo widać, że walą się ten pajęc, ten building, to wszystko się rozwala. No jest coś takiego. I nic dziwnego, że tenże twój ulubiony patriarcha Cyryl, który był kiedyś całkiem mądry, no przecież znamy go z Kaliningradu, on tam był przecież arcybiskupem, to też w tej chwili mówi, że to jest broń Boga. Że to Pan Bóg pomógł stworzyć i propaganda po tym, jak ten Oreśnik, przyleciał, no to mówi, no to są strzały Boga, to jest z nieba to spadło. No trzeba pamiętać, że oni są moralnie gotowi do tego, niestety. I nie zdają sobie sprawy z tego, że ten Armagedon zniszczy również ich. Bardzo to jest niebezpieczne. Dziękuję. Swoją drogą mogłeś przycisnąć, nie mieliby satysfakcji. No nie. Jest taka zasada. Dziennikarz nie może brać do ręki broni. To jest święta zasada i tego się trzeba. Czy tutaj są także przedstawiciele przyszłego środowiska dziennikarskiego? Może macie jakieś pytania? Słuchajcie, ale to ja wobec tego mam. Przepraszam. No bo tutaj mówiłeś o tym, jakim to dla wielu zbawieniem jest wojna, okazja do dorobienia się. Niedawno pewnie lalkę czytaliście, już Wokulski dorobił się na wojnie, prawda, z Rosją. Z drugiej strony przecież, mówiłeś także Wacław o tym, że biznesmeni rosyjscy mnożą swoje majątki, chociaż już nie mają interesów na świecie tak rozwiniętych jak kiedyś. Abramowicz najlepszym przykładem jest, ale to na pewno są w jakiś sposób zmrożone. Natomiast jak to się ma do realnej siły gospodarki rosyjskiej? Z jednej strony 27, faktycznie powiedziałbym 25, bo tak przeczytałem, ale 27, ufam tobie, 27% zwiększone prognozy wydatków na kolejny rok, zwiększony budżet na wojnę, a z drugiej strony nigdy tak słaby kurs rubla w stosunku do dolara nie był. Jak długo Rosja jeszcze może ciągnąć? Kursem rubla to byłby bardzo ostrożny, dlatego że on jest w tej chwili sztuczny. Dzisiaj rano jeden dolar kosztował prawie 108 rubli, 114 euro. To wcale nie znaczy, że panuje jakiś olbrzymi ruch, jeśli chodzi o zakup dolara czy euro. Wręcz odwrotnie, część ludzi pozbywa się, licząc się z faktem, że nie będą mogli już tak swobodnie podróżować po Europie, jak to było to przed wojną. Część biznesu dopasowała się do tej sytuacji gospodarki wojennej i mówi, że ta dewaluacja waluty narodowej ma swoją dobrą stronę, mianowicie wzrosną w ten sposób podatki ściągane z ludności i wzrosną dochody firm, szczególnie tych dużych, które produkują i produkcja znajduje zbyt. Rosjanie są jeszcze w tej chwili w takiej sytuacji, że liczą ciągle na to, że tak zwane metale ziem rzadkich, czyli surowce krytyczne, czy też strategiczne, są na tyle istotne na rynkach światowych, że Rosja tak czy inaczej będzie partnerem współpracy gospodarczej. Być może są to wszystko dobre założenia, ale gospodarka w warunkach gospodarki wojennej kiedyś musi ponieść koszty przede wszystkim polityki sankcyjnej. Przy czym na naszych oczach to się tak łatwo nie dzieje. To jest gospodarka o dużym zasobie walut obcych i to zagrożenie, które zostało zgłoszone w czasie ostatniego posiedzenia BRICS-u, że utworzą walutę, która z całą pewnością będzie bardziej liczyła się na rynkach światowych niż dolar, odniosło swój skutek i wywołało tego rodzaju, powiedziałbym, nawet panikę w Stanach Zjednoczonych, bo gdyby dolar utracił swoją dominującą pozycję na rynkach finansowych,
to ta wojna odniosłaby pośrednio największy sukces. Nie tyle terytorialny, ale gospodarczy bardzo znaczący. Musimy też pamiętać o tym, że to, co mówi Wacław o tym zysku z wojny dla przeciętnego Rosjanina, jest rozłożony nierównomiernie terytorialnie. Jest to związane z faktem, że pobory do wojska w tej pierwszej fazie odbywały się według oczywistego klucza. Pobierano do wojska ludzi z najbiedniejszych obszarów Federacji Rosyjskiej i ta zasada obowiązuje w tej chwili, chociaż jest oparta na innej podstawie. Mianowicie z tych rzeczywiście najbiedniejszych terenów pochodzą ludzie, którzy zawierają kontrakty i dobrowolnie biorą udział w tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Zyski dla rodzin są naprawdę niewyobrażalnie duże. Co nie znaczy, że poziom cywilizacyjny tych ludzi, rodzin, gwałtownie się zmienia, bo po prostu otoczenie jest bardzo często niezwykle zacofane. I skutkiem całej tej wojny będzie z całą pewnością uwstecznienie cywilizacyjne Rosji, co nie jest rzeczą zakładaną jako skutek wojny, ale zazwyczaj bywa tak, że po okresie wielkiej biedy z chwilą zakończenia konfliktu te doświadczenia, a przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i zniesienie sankcji mogą zaskutkować tym, że Rosja odbuduje się w przeciągu 10-15 lat. Ale już chyba w tej chwili sięgamy zbyt daleko w tych swoich perspektywach, co będzie. I musimy patrzeć na wojnę bez zachwytu, ale trzeźwo oceniając to, co się dzieje rzeczywiście. Właśnie ja pozwolę sobie zapytać, bo w tym momencie należałoby zapytać o udział Korei. Czy to nie jest jakimś symptomem, wiele mówiącym nam symptomem o tym, jaka jest sytuacja? Problem jest znacznie bardziej skomplikowany, dlatego że wchodzimy tutaj w tak zwaną geopolitykę, to znaczy uzależnienie Korei Północnej od Chin i Rosji i Rosji od Chin jest czymś, co się zmienia na naszych oczach. Ale zmienia się także postrzeganie Chin jako potencjalnego najważniejszego gracza gospodarczego w gospodarce światowej. I być może będziemy mieli taką sytuację, że Rosja, korzystając ze współpracy z Koreą Północną, osiągnie skutek terytorialny, to znaczy te dostawy z Korei Północnej są w tej chwili nieodzowne z całą pewnością dla wojsk rosyjskich walczących na Ukrainie i być może są także jedynym sposobem, by Korea Północna uniknęła całkowitego zatracenia własnej gospodarki. Bo ten model, który tam obowiązuje, jest no czymś, o czym świat nie wie i nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest państwo autorytarne. To jest państwo, które przypomina, ja wiem, no, z dawnych lat państwo Khmerów, najgorszy okres Chin pod Mao Tse-tungiem. Sprawa jest jakby rozwojowa, nie potrafię w tej chwili powiedzieć z całą pewnością, czy ona będzie miała jakikolwiek skutek dla Europy. Interesujące jest to, że Rosjanie z Korei zaimportowali ludzi, tak zwany czynnik ludzki, czyli że nie mogą... Dobra, zanim o Korei, to chciałem jeszcze do pieniędzy nawiązać, bo... Skojarzyłem sobie dzisiaj, że o taką starą anegdotę o funcie, dolarze i rublu i przeliczyłem wagę monet rublowych na ich, na, czy wagę monet rublowych
przemnożył, jednorublowych, przemnożyłem przez, bo dzisiaj kurs jest dzisiaj 107 oficjalny, przemnożyłem to i wyszło mi rzeczywiście, że funt rubli to jest dolar. Kiedyś była taka anegdota, tak, że to tak wychodzi. Rzeczywiście to się zrealizowało. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Koreę, no wagowo, ale no funt to jest jednostka wagi. Także wyszło, że tak, że to się zrealizowało. Ale to nie jest takie straszne, bo już było już znacznie wyżej i nawet jak Biden jak był w Polsce w marcu 2022 roku, to mówił, że gospodarka rosyjska leży na łopatkach, bo dolar jest po 200, a wtedy był po 120, a oni bardzo szybko doprowadzili latem 2022 roku do sytuacji, kiedy dolar kosztował 50 rubli. I oni też tym sterują. Im bardzo się opłaca mieć, szczególnie dzisiaj, opłaca się mieć niski kurs rubla, wysoki kurs dolara, bo dzięki temu mają pieniądze, mają ruble. No po prostu najzwyczajniej w świecie rząd gra przeciwko swojej walucie, czego nie robi przeciwko juaniowi, bo jego akurat broni. No dobra, to mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o Koreę, nie w tym jest niebezpieczeństwo, że jest tam jakieś, pomówią, 12 tysięcy, może więcej żołnierzy z Korei. To nie gra roli na tym wielkim, długim, na 1050 kilometrów z kawałkiem froncie. To nie jest takie straszne. Oczywiście dostawy amunicji, tak. To mogą ważyć. Co innego jest gorsze? Gorsze jest to, że to się tworzy taki front krajów bandyckich, które mogą prowadzić bardzo dziwną wojnę. No bo nie zapominajmy o tym, że Korea Północna jest państwem jądrowym, ma broń atomową. Brakuje im technologii do tego, żeby to, co spakowali, spakować w głowicę jądrową. Te technologie mają Rosjanie. Brakuje im nosicieli pewnych rakiet, którymi mogliby sięgnąć do Stanów Zjednoczonych. Rosja może im to zapewnić i w swoich szatańskich pomysłach to pewnie zrobi. Drugim skrzydłem tej spółki jest Iran, który też jest o krok od uzyskania technologii jądrowej i też jest sojusznikiem i zaopatrzeniowcem sił zbrojnych Rosji. A więc można robić przeróżne, przedziwne kombinacje. Można pod flagą Korei Północnej na przykład atakować amerykańską bazę Guam na przykład. Niekoniecznie bronią jądrową. Można strzelać do tankowców płynących przez Morze Czerwone. Można robić różne rzeczy i ten alians jest bardzo niebezpieczny, bo ani Iran nie ma hamulców, myśląc i marząc o zniszczeniu Izraela, ani Korea nie ma hamulców, myśląc o zniszczeniu Stanów Zjednoczonych, a Rosja sobie może udawać, że jest tutaj z boku. Jeżeli chodzi o import wojsk, żołnierzy, to Rosja to już robi od dawna. Oni przecież mają tam Nepalczyków, kontyngent, zbierają ludzi w Afryce, płacą im pieniądze i ci idą. Nawet była afera, bo musiał premier Indii interweniować, bo oni oszustwem zwerbowali Hindusów i premier musiał z Putinem rozmawiać, żeby ich wyciągnąć. Najzwyczajniej w świecie z frontu nie wszystkich się udało, bo niektórzy zginęli. Ale no, to jeszcze nie jest to najgorsze. Najgorsze jest to właśnie budowanie osi, gdzie Rosja cudzymi rękami może robić świństwa również nam. To dlaczego nie? Tak, zerkam na frekwencję. Kto unosi dłoń? Bardzo proszę, panie profesorze. Czy do mikrofonu, czy do... Oś zła i tak dalej. O pokój. Jak tutaj panowie widzą te wszystkie wysiłki i dążenia, które zmierzają ku pokojowi? Ponieważ widzieliśmy w ubiegłym roku takie inicjatywy, na przykład Watykanu, takie mediacje pokojowe.
wydaje mi się, że takie mediacje toczą się przez cały czas. Ktoś chyba na naszym świecie nie tylko dąży do wojny, samozagłady, destrukcji, bo to tak tu wyszło, że jesteśmy szaleni, przynajmniej w Rosji, opętani złem jakim, destrukcją, ale o pokój, o te dążenia dialogowe. Czy są jakieś organizacje międzynarodowe? Czy panowie widzą takie właśnie celowe działania zmierzające ku nie tylko zakończeniu tej wojny, ale do pokoju, bo toczy się chyba jakaś taka wojna już globalna. Proszę bardzo. Proszę o odpowiedź na moje pytanie. To jest właściwie pytanie o to, czy ten świat ma sens. Dlatego tak trudno jest na nie odpowiedzieć. Żadna z organizacji międzynarodowych nigdy nie uchyli się od propozycji, by pośredniczyć, by określić warunki ewentualnego pokoju. A i taki był cel zazwyczaj powoływania organizacji międzynarodowych łącznie z ONZ-em. Ale niezwykle trudno jest wskazać, z czego powinien zrezygnować agresor, by przystąpić do rozmów pokojowych. I niezwykle trudno jest zaproponować państwu napadniętemu, narodowi, który cierpi już ponad 2,5 roku okupacji i musi walczyć z najeźdźcą, z czego musi zrezygnować, by osiągnąć pokój na własnym terytorium. Kwestionowane jest przecież w ogóle istnienie narodu ukraińskiego. Kwestionowana jest suwerenność państwa ukraińskiego. I to w 80 blisko lat po zakończeniu II wojny światowej. To straszna perspektywa naszych czasów, że musimy mówić o podstawach egzystencji i o pokoju jednocześnie. Są to w końcu niezbywalne prawa obywatelskie, prawa narodu do samoistnego bytu i formułowania własnego państwa narodowego. To wszystko na naszych oczach zostało zakwestionowane przez Rosję i dlatego tak trudno jest mówić o tym, że perspektywa pokoju jest czymś, co jest osiągalne, dające się przewidzieć w przyszłości, bo nie towarzyszy temu zmiana mentalności ludzi zaangażowanych w ten konflikt. Wacław o tym mówił bardzo wyraźnie, prawda, że to jest przerażające, że w Rosji panuje właściwie powszechna zgoda na wojnę z Ukrainą. W związku z tym być może bardziej zasadnym pytaniem jest to, w jakim stopniu można zmienić mentalność ludzi zaangażowanych w ten konflikt. Czy to jest w ogóle osiągalne? Prawem zwycięzcy jest pisanie nie tylko historii własnych osiągnięć, ale zaproponowanie także i wersji historii, która byłaby do przyjęcia przez stronę pokonaną w tym konflikcie, z którym zawiera się jakiś rodzaj rozrywu. Wiadomo w tej chwili, że Rosja nawet zabierając jakiś rodzaj rozejmu, uczyni to tylko po to, by wykonać następny krok, dający się przewidzieć w przyszłości i zburzyć podstawy funkcjonowania państwa ukraińskiego. I dlatego jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji, bo to jest podważenie sensu współpracy międzynarodowej i podstaw człowieczeństwa. Ja nie widzę takiej perspektywy, w której Rosja niepokonana przyjęłaby to, co jest powszechnym prawem w Europie. Swobody obywatelskie, prawo do samookreślenia narodowego i religijnego i niezmienności granic wyznaczonych. To prawda, w wielu konfliktach w poprzednim wieku. Panie profesorze, kto miałby być takim wpływowym autorytetem, jak pan by chciał widzieć. Ja rozmawiałem z Putinem o papieżu i poza tym, że udawało, że go postać papieża wzrusza, to on ma swojego papieża, ma kogo, a w ogóle sam się uznaje za czwartego członka Trójcy Świętej. Żaden autorytet religijny nie ma na niego wpływu.
no powiedzmy, że tą instytucją, która powinna coś zrobić tak naprawdę i mieć wpływ, to jest ONZ. No, umówmy się. Gutierrez, sekretarz generalny, jedzie na posiedzenie BRICS-u, gdzie bryluje Putin, ściska mu ręce, fotografuje się z nim, fotografuje się z człowiekiem, który łamie bezczelnie od lat sankcje ONZ-owskie, za którymi Rosja też głosowała, nałożone na Iran, zakazujące kontaktów militarnych, zaopatrywania w niektóre bronie i handlu bronią. To samo dotyczy Korei. Na Koreę Północną nałożone są przez sankcje klepnięte przez Rosję ogromne ograniczenia w dostawie choćby nawet ropy naftowej, która się rzeką płynie w tej chwili z Rosji do Korei, handel bronią i tego typu rzeczy. Ale słusznie pan zauważył, panie profesorze, że no tak, my tworzymy takie wrażenie, że mamy do czynienia z szaleńcem, którego nic nie powstrzyma. No ale w szaleństwie jest metoda. Zaczynając z daleka. Putin był wychowany na leningradzkim podwórku, gdzie rej wodzili ludzie wypuszczeni w wielkiej beriowskiej amnestii 1953 roku. I to oni wychowywali tych małych chłopców na podwórkach wielkich miast. Wychowali ich w zasadach obowiązujących w świecie kryminalnym. Ja tutaj, to widać nie tylko w zachowaniu, to widać nawet w języku Putina. Jak się jakoś liznęło ten knajacki rosyjski język, to gdzieś ciągle Putin w tych granicach, on to bardzo ładnie, bardzo zręcznie robi, ale to widać. I on się trzyma tych zasad, które obowiązują w świecie kryminalnym. Jest jedna podstawowa zasada, którą on się kieruje i to mu podpowiada, że trzeba udawać wariata. Szaleńca, którego nic nie powstrzyma. To jest zasada taka, że świat się dzieli na pacanów, czyli chłopców, swoich chłopaków, i na frajerów. A frajera trzeba kopać, trzeba bić i doić, bo on nie odda. Jeżeli nie odda, jeżeli na wyzwisko, na ulicy powiedzmy, taka sytuacja, nie odpowie czymś ostrym, jeżeli na policzek nie odpowie ciosem, no to jest frajer, którego można pogłębiać, można z nim zrobić, co się chce. I on to widzi, że on ma do czynienia, on ma władzę jeszcze przez wiele lat, przez bardzo wiele lat, bo no, znaczy na razie ma zapewnione jeszcze, o Jezu, kiedy wybory były, no to tak, jeszcze 12 lat, jeszcze 12 lat ma zapewnioną władzę. On ma do czynienia z Trumpem, który za 4 lata skończy. Już go nie będzie. On ma do czynienia z Scholzem, który za moment skończy. I tak po kolei jakby wziąć, oni wszyscy odejdą, a on będzie. Oni wszyscy liczą swoje głosy, notowania, słupki, liczą od wyborów do wyborów i są kontrolowani. Oni się muszą czemuś podporządkować, a więc są słabi. Nie mogą mu na policzek odpowiedzieć ciosem, no bo tu siedzi jakaś alternatywa dla Niemiec, siedzi tutaj w Polsce jest Konfederacja, która może raptem wyskoczyć bardzo, bardzo w górę i każdy się z tym musi liczyć. I on ma do czynienia, taki jest jego obraz świata, cyniczny, ale słuszny, ze słabeuszami. A więc on może udawać wariata, który jest gotów na wszystko. Za moment będziecie mieli, ja uważam, że się nie mylę, otwartą próbę jądrową. Gdzieś na północy Rosji oni pokażą, mamy rakietę i strasznie się cieszą z tej rakiety wszyscy. Nawet dzieciom nadają imię Oreśnik. To tak się nazywa ta rakieta. I za mało będą się cieszyć, bo nasza bomba tak walnęła, że świat znowu zadrżał. I on to będzie robił. Powstrzymać go nie powstrzyma go żadna instytucja. Powstrzymać go może tylko demonstracja siły i przekonanie, nie chłopak, tu się przeliczyłeś. Ty jesteś wielki fetniak,
ale przeciwko tobie może stanąć jeszcze większa siła, która się ciebie nie przestraszy. Trochę może taką rolę spełni Trump. No właśnie, tutaj w nawiązaniu do tego pytania o pokój i Trump się pojawia. Zauważcie, spójrzcie na zegarek, jak nam miło szybko czas mija. Musimy przyspieszać. Aha, właśnie. Uwaga, odłóżcie smartfony, bo tutaj rozmawiamy o Rosji. O tej sytuacji. Padło już nazwisko Kellogg. Ken Kellogg jest generał, jest takim pełnomocnikiem na razie Trumpa do spraw wschodnich, a w zasadzie do spraw wojny. I on wcześniej, jako chyba, może inaczej, jest pytanie. Bardzo proszę. Czy usłyszymy się? Myślę, że tak. Dzień dobry, Barbara Kozak, katedra właśnie zewnętrznych siłach, które na może powstrzymają, a może nie. Czy widzicie panowie jakąkolwiek szansę w Rosji wewnątrz? Czy to, co określamy mianem tej właśnie krugawej paruki, tak, wewnątrz takiego mafijnego państwa, jest na tyle silne, że nie ma tam nikogo w Rosji, kto mógłby w jakiś sposób Putinowi zagrozić? Bo jak rozumiem, sądzicie państwo, że o społeczeństwie rosyjskim, jeżeli w ogóle o nim można mówić, nie mówimy. Że to jest ciągle raczej wyłącznie nasilenie, a nie jako, jakkolwiek ukształtowane społeczeństwo. Czy w Rosji jest jakaś siła, która mogłaby Putinowi zagrozić? No, myśmy się tak przyzwyczaili, że patrzymy na opozycję demokratyczną, która jakieś tam nadzieje, powiedzmy, daje. No ona się pokazała, już mówiłem, 11-12 rok, kiedy gdyby przywódcy opozycji demokratycznej, nie wiem, trudno mi jest znaleźć słowo, słowo znaleźć, no mówiąc wprost, gdyby oni nie spieprzyli tego, co było, nie, to już nie, wie pan co, jest 24 grudnia 2011 roku. W centrum Moskwy jest 150 tysięcy ludzi przeciwko Putinowi. Przychodzą i wychodzą do nich ludzie z Kremla. To jest... Ja widzę przerażenie w propagandzie rosyjskiej wśród ludzi z Kremla. Bo ten... I wychodzi Borys Niemców, świętej pamięci, i mówi tak. Świetnie, żeście przyszli, ale teraz będą ferie i my jedziemy wszyscy na ferie, spotykamy się, jest 24, święta się u nich kończą 15 stycznia. Po 15 stycznia się spotkamy. No jak można było to zrobić? Przyszło 15, już wszystko było posprzątane. Już oni opanowali sytuację. Po prostu to był koszmarny błąd, który oni zrobili, a dzisiaj jest jeszcze gorzej. Opozycja demokratyczna jest rozdeptana na miejscu. Opozycja demokratyczna, która wyemigrowała, jest straszliwie skłócona. Okazuje się, że ludzie Chodorkowskiego napadali na ludzi Nawalnego. Po prostu jedno wielkie zgorszenie. Do niczego nie są zdolni. A czy jest siła, która jest w stanie zagrozić Putinowi? Jest. Ale to jest nic dobrego. Bo on może być zaatakowany i on się boi ataku z prawej strony. Wcale nie jest przypadkowe, że Striełkowa posadzili. Posadzili go za nic, ale to są ludzie, którzy by chcieli więcej wojny, więcej brutalności, znacznie ostrzejszego kursu wewnętrznego, niż jest gotowy na to Putin. I gdyby zaczęło się jakieś wycofywanie, jakieś tam dogadywanie się i tak dalej, to oni raptem, no już mieliśmy Prigożyna. Już Prigożyna mieliśmy. On się wcale nie buntował przeciwko Putinowi, ale on szedł po to, żeby powiedzieć, generałowie się do niczego nie nadają. Zresztą oni zostali, ci generałowie zostali, minister poleciał, Szojgu, jego zastępcy siedzą albo są pod śledztwem, to do tego, ale to coś takiego, do czegoś takiego doszło. No, że to nas chyba raczej nie bardzo urządzi. To jest bardzo istotne pytanie z tego powodu, że
pokazuje, jak beznadziejna sytuacja jest, jeśli chodzi o elity rządzące w Rosji i opozycję, która jest nastawiona przeciwko tej elicie rządzącej. Podzielam pogląd Wacława, że ta zmiana, która mogłaby się dokonać, ma raczej większe szanse wówczas, kiedy dokona się z prawej strony. Z tej najbardziej powiedziałbym, czarno-sacinnej, jeśli by się tu odwołać do jakiejś analogii historycznej. Mnie jest przy takich rozmowach o elity władzy szczególnie trudno mówić, dlatego że czuję sentyment na przykład do kultury rosyjskiej, do wybitnych postaci, zarówno w literaturze, w malarstwie, w teatrze. A na moich oczach dokonuje się dewastacja tychże elit. Muszą milczeć albo działać tak, by nie narazić się na zarzut, że obrażają walczących w specjalnej operacji wojskowej, podają nieprawdziwe dane na ten temat. I na naszych oczach ginie coś, co było siłą pewnej myśli rosyjskiej. Mianowicie pewna swoboda literatury, teatru i malarstwa i kina rosyjskiego. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa zdobyłby się w tej chwili na odwagę i obejrzał jakikolwiek film, który ma podszycie propagandowe bardzo wyraźne, który powstał w przeciągu ostatnich 3 lat, a przecież ta kinematografia rosyjska funkcjonuje, ona jest w powszechnym odbiorze. To jest, myślę, największa strata dla współobecności kultury rosyjskiej w Europie i w świecie. Nad tym niewiele dyskutujemy, być może dlatego, że nie czujemy się kompetentni, a być może dlatego, że tak łatwo obdarzamy cały naród rosyjski, całą kulturę rosyjską odpowiedzialnością za to, w jakich okolicznościach toczona jest ta wojna, przeciwko jakim wartościom i z jaką stratą dla poczucia godności ludzkiej. Powszednieje nam zło i to jest jedna z najgorszych cech, jaka zdarza się przy okazji tej wojny na wschodzie. To ja tylko powiem, że kultura rosyjska ma się całkiem nieźle, tylko żadna emigracja. Znaczy, na przykład świetne almanachy poetyckie wydawane przez Lenogelarda, na przykład, albo no, teatr wyrywają w Warszawie, więc nie jest tak źle. To jeszcze tylko jedno pytanie, uzupełnienie. A takie postacie symboliczne, jak na przykład Jaszyn albo Karamurza, panów zdaniem nie są w stanie jakkolwiek zrobić rosyjskiej emigracji? Karamurza jest wybitnym intelektualistą i prawnikiem, ale ma słaby odbiór społeczny w samej Rosji. No i to jest powód, dla którego on nie ma jakby szansy być osobą, która zwiąże jakieś siły, które mogłyby coś zapoczątkować, jakiś ruch w Rosji. Nieszczęście, ale no, taka jest rzeczywistość. Bardzo proszę. Propagandę i mówiliście o tej akceptacji w społeczeństwie rosyjskim dla wojny z Ukrainą. Ja chciałabym się zapytać, czy właśnie w tej, zarówno w propagandzie, jak i w takim odbiorze na tyle, na ile panowie mają to wgląd, to jest jeszcze ciągle wojna z Ukrainą, czy to jednak jest wojna proxy ze zgniłym Zachodem, tak jak to wygląda. I chciałabym jeszcze zapytać o ten obraz relacji z Chinami. Właśnie w sferze tej propagandy, jak to Rosja przedstawia? Bo tutaj mówiliście panowie o tej zależności w sferze globalnej, to chyba raczej jednak no Chiny są tutaj zdecydowanie graczem globalnym, Rosja jest pomocnikiem co najwyżej, ale chciałbym wiedzieć, jak to jest przedstawiane właśnie tam od środka. Wie pani, przed chwilą obraziła pani wielki naród rosyjski. Wie pani, czy wielki naród rosyjski może dopuścić do siebie myśl, że przez trzy lata kosztem ogromnych ofiar musi walczyć i nie może pokonać jakiejś bandy banderowców, upowców.
No nie, no to jest po prostu niedopuszczalne. My walczymy z całym światem. Jakby posłuchać dobrze, znaczy nie trzeba nawet dobrze słuchać, bo to jest na powierzchni. Cyryla, czy Dugina, czy kogoś, czy Karaganowa, tak mi te nazwiska przychodzą od razu do głowy. Oni mówią wyraźnie, my walczymy z szatanem, z siłą zła. My prowadzimy Armagedon, dlatego to tak długo trwa. I to jest i Putin też, jemu się też wypsnie, że walczymy z samym wcielonym światowym złem. Także to jest, to tak wygląda, no. I tego jest bardzo trudno zmienić, no bo jeżeli gdyby przyszło im przyznać, że to jest tylko Ukraina, nawet tam wspomagana, ale wie pani, ja codziennie słyszę w ich telewizji o tym, że właśnie na froncie zabili 100 Polaków, którzy są jako najemnicy walczą, nabili Francuzów, zasłali trupami Brytyjczyków cały Donbas i nie pokazują, nie ma tego. Ale cały czas mi to wbijają, że tak naprawdę to walczy z nimi cały świat. I nawet jest taka jest fajna transformacja II wojny światowej. Już teraz się nie mówi, że Stalin walczył z III Rzeszą. Ja tam nie mówię o aliantach w ogóle, ale nie. Cała Europa prowadziła wojnę, drugą wojnę światową z Rosją. Cała Europa, cały świat zachodni. I ja miałem spotkanie ze studentami w Krasnojarsku, taki ważny, duży uniwersytet. I byli tam studenci, którzy byli przekonani, że Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli ta wojna z Stalina z III Rzeszą, że przeciwnikiem były Stany Zjednoczone. Że oni walczyli, no to się da ludziom do głowy wbić. No nie oszukujmy się, w Polsce nie takie rzeczy chodzą. No. Też dają sobie wmówić. A co do Chin, proszę. Z Chinami jest w przypadku Rosji dosyć duży kłopot. Bo nie bez potrzeby te stosunki wyglądają w tej chwili na niezwykle ułożone i powiedziałbym nawet przyjacielskie. Jest inna optyka prowadzenia w ogóle działań zagranicznych przez Chiny i przez Rosję, chociaż oba te państwa liczą się z tak zwanym długotrwałym trwaniem. Czas historyczny jest inaczej tam postrzegany niż w krajach europejskich. Jest też zagadką, dlaczego Chiny, przygotowując się do zagarnięcia obszarów mórz otaczających Chiny, nigdy nie uciekły się do pomocy Rosji. Być może dlatego, że budowały własną flotę, która jest w tej chwili największa na świecie. Być może także i z tego powodu, że z podszeptu na przykład zgniłego Zachodu, a nie daj Boże także i Stanów Zjednoczonych, można byłoby wykorzystać przeciwko temu światu zła także i sprawę traktatów XIX-wiecznych, które wyznaczały granice na Dalekim Wschodzie. I wówczas Rosja byłaby jednym z potencjalnych przeciwników, bo i dotyczyłoby to Władywostoku i podziału Mandżurii i wielu innych obszarów, które zostały wytyczone konkretnymi traktatami narzuconymi Chinom między 1856 rokiem a 1893 rokiem. Na razie nie jest ten wątek w ogóle podnoszony. Ale gdyby nie daj Boże doszło do jakiegoś zatargu, to być może to strona chińska byłaby tą, która wyciągnie sprawę tychże traktatów i konieczności korekty granicy z Rosją. Powolutko będziemy zbliżali się do granicy czasu. Jeszcze chciałbym powrócić właśnie do wspomnianego już, tak, proszę panie mecenasie. Tak ma mówić.
Głośno i krótko, bo czas ucieka. Udzielamy głosu, proszę. Głośno i krótko, bo czasy mamy dobrze. Ja bardzo krótko, w takim razie, mi chodzi o to, czy my Polacy mamy się bać, jeżeli mówicie panowie szanowni o tym, że ten, że ruski mir, że to oczywiście, że na zachód, czyli czy możliwe jest, że Putin i Rosja w ogóle, że pójdzie właśnie akurat i zajmie Polskę i tu będzie właśnie co? Okupacja rosyjska albo jakoś jeszcze też inaczej. To pierwsze jest, a po drugie to właściwie jaka też może być rola Niemiec. W tej chwili jest na rynku taka książka Piekielni sąsiedzi Polski Kucharczyka, gdzie właściwie on od początku, on pisze jednak o tym, że Niemcy i Rosja, że zawsze jak gdyby no, grali właśnie przeciwko Polsce i czy teraz jest też to możliwe, że Rosja i Niemcy, że nas jednak no, po prostu rozegrają, że stracimy no, suwerenność czy niepodległość, a nawet też i znikniemy właściwie z mapy Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tylko zapytam, czy Kucharczyk napisał, że Niemcy są najlepszym naszym partnerem biznesowym? Nie. Do tego pytania jeszcze, czy za rządów Angeli Merkel Putin czerpał ewidentne korzyści? Gdyby nadal rządziła, Putin byłby taki jak dziś? Trudno powiedzieć. Pierwsze ostrzeżenie ze strony Putina, że ma określone plany geopolityczne, no padły przecież na terytorium Niemiec, prawda, w czasie słynnej konferencji monachijskiej. To 2007 rok. Teraz jesteśmy dużo dalej, nie tylko jeśli chodzi o czas od tamtych wydarzeń, ale także i o zmiany terytorialne, które dokonały się poprzez wojnę na Ukrainie. Mamy też taką skłonność, by widzieć wszystko w jakiejś określonej perspektywie historycznej. Ten taki nasz wrodzony ahistoryzm i przywiązanie do symbolicznych dat jest także charakterystyczny dla Rosjan. Ja nie wiem, czy oni potrafiliby w tej chwili wskazać jakąś datę historyczną, która by coś oznaczała, że powstrzymają się, że to jest kres ich planów geopolitycznych. Ale z całą pewnością my musimy jako sąsiedzi Rosji być bardziej wyczuleni na dzień dzisiejszy, na to, w jaki sposób jesteśmy przygotowani do pokonania oczywistych kłopotów, z jakimi mamy do czynienia. To znaczy z kryzysem gospodarczym, z naszymi potrzebami demograficznymi, z rolą naszego państwa na arenie europejskiej i światowej. To są nasze problemy i one powinny być rozstrzygane tu, teraz i natychmiast, bowiem świat nie stoi w miejscu, jak widzimy. I próba budowania jakichś daleko posuniętych planów sięgających dziesięcioleci musi jednak być powstrzymana na rzecz konkretnej, powiedziałbym, no, na poły organicznej pracy nad odbudową jakości państwa i dostatkiem społeczeństwa w tym państwie. Tyle mojej jakby takiej ogólnej oceny. Wiesz, tu nie trzeba zgadywać, przecież to jest na powierzchni. Ile razy już Władimir Władimirowicz Putin mówił, co chce z nami zrobić, no ludzie. Jest po pierwsze NATO won za granicę 97 roku, a więc my z NATO wypadamy. To jest jeden z głównych celów wojny, którą prowadzą. Powtórzył to parę dni temu Karaganow, jego taki polityczny guru, zachodnia końcówka Eurazji ma się wpisać w porządek euroazjatycki. Ten porządek euroazjatycki tworzony, jak myślą w Moskwie, przez Moskwę i Pekin. Pekin ma to mniej więcej w nosie, ale Rosja ma takie. To już chyba nic więcej nie trzeba. To są ich wyrażane plany, czyli niczego nie trzeba domyślać, to po prostu jest na powierzchni. I słyszymy to, za moment będziemy mieli równo 3 lata, jak oni po raz pierwszy wystąpili wobec nas z ultimatum, które było tak naprawdę wypowiedzeniem wojny. Jeszcze się tego nie zorientowali, wszyscy to z tego nabijali. Okazało się, że jest to całkiem poważne.
pytanie. Tak, ja krótko. Maryna Osiejkowa, studentka lingwistyki w Biednicy. Pytanie do pana Wacława. Pan żył długo i mieszkał i pracował w Rosji, tak? I także w najlepszych latach. Czy było jasne panu, że tak skończy wszystko, że Putin wtedy już chciał wrócić do Związku Radzieckiego, tak, i wszystko kończy wojną z Ukrainą i dalej. Wie pani co, dla mnie nigdy i dzisiaj też nie jest jasne, że Putin chce wrócić do Związku Radzieckiego. On ma znacznie szersze, bo on chce wrócić do Imperium Carskiego. Jego nie urządzi, on niekoniecznie musi, on na pewno nie kocha Lenina, nienawidzi go, uważa go za wielkiego szkodnika. Natomiast on Rosję swą widzi ogromną, ciągnącą się bez jednym pasem rozwoju od tam, nie wiem, Ruryka do niego. On zwieńczenie tego wszystkiego. Ale wie pani, dzisiaj mógłbym być taki mądry, że tak, wiedziałem, że skończy się wojną i tak dalej. Nie. To, że to idzie do wojny, no to stało się jasne już chyba dla wszystkich w 14 roku, kiedy oni nie tylko wzięli Krym, no co było, nie chcę nikogo obrazić, ale pewną naturalną rzeczą. A to długa rozmowa, że oni wzięli Krym. Natomiast jak zaczęła się awantura na Donbasie, ja już o tym mówiłem, on się zmieniał. Ja go widziałem jako naprawdę prozachodniego liberała. On taki był. I to nie krótko. I tak po kolei on się zmieniał. On się zmieniał. I dzisiaj jest też w kolejnym bardzo, bardzo interesującym wcieleniu. Ale no wie pani, no to tak łatwo jest powiedzieć, tak, wiedziałem. Myśmy wszyscy wiedzieli, przewidzieliśmy to. No nie. Po fakcie to każdy może być mądry. Nie. Dla mnie te jego ruchy wobec Donbasu, no to było zaskoczenie. A potem nawet to gdzieś zacząłem mówić już tak otwarcie, że będzie wojna gdzieś na jakieś 2 lata przed wybuchem wojny, bo ona się po prostu toczyła już. Tak się, jak się oglądało telewizję rosyjską, gdzie oni codziennie pokazywali, jak ci ukrofaszyści bombardują Donieck, jak podsuwają ludziom wojnę, no to wtedy to już było jasne, ale to każdy głupi to widział. Patrzę, że prawie godzina 13, powoli kończymy. Tutaj przypomniała mi się wypowiedź profesora Adama Rydfelda, byłego ministra spraw zagranicznych, ale przede wszystkim naukowca zajmującego się wschodnimi sprawami nieomal całe swoje naukowe życie, który powiedział, że ta wojna nigdy się nie skończy. I myślę, że taki obraz wciąż smutny mamy. Panowie, 2 słowa na zakończenie z waszej strony. Ja chciałem trochę, ale przepraszam bardzo dydaktycznie. Wiecie państwo, ja nie wiem, ilu z was studiuje dziennikarstwo, no ale rozumiem, że są studenci dziennikarstwa. No trochę smuci, że jesteście tacy ospali, no bo może poniedziałek, no normalnie. Normalnie bywa. Ale chciałem wam powiedzieć, że no nie warto, że trzeba się starać, wiecie co. Fantastycznie jest być aktywnym, zostać dziennikarzem, bo to tak naprawdę gwarantuje naprawdę wspaniałe życie, bo człowiek jest w ciekawych miejscach, w ciekawych sytuacjach, to niekoniecznie trzeba być gdzieś za granicą, bo wokół nas się dzieje i ty jesteś w tym, ty w tym uczestniczysz, no to jak to porównać z życiem w jakiejś korporacji, no po prostu coś no to jest wielkie szczęście i jesteś w tym wszystkim fajnym, znaczy wszystkim ciekawym wokół i jeszcze ci za to płacą, naprawdę namawiam was, jeżeli się zdecydowaliście już na studiowanie dziennikarstwa, to po prostu starajcie się, bo naprawdę warto. To jest super zawód. To, żeby was zachęcić, to jeszcze dopowiem, że gdy staniecie się dziennikarzem, to zobaczycie, że wasi idole stają się z czasem waszymi znajomymi,
dobrymi znajomymi, a czasami nawet przyjaciółmi i to jest naprawdę ogromna satysfakcja. Nasze życie jest tym bogatsze, ilu dobrych przyjaciół wokół siebie mamy, ile dobrych, ciekawych zdarzeń wokół nas się dzieje. Takie właśnie było dzisiaj. Dziękuję Wam, Panowie, bardzo serdecznie. Dziękuję Panu Profesorze za zaproszenie. Tadeusz Baryła, Wacław Radziwinowicz.